2 rok 87. W tym spotkaniu jedną z bramek zdobył Jan Kurban, także w roku 2007, czyli całkiem niedawno. Jak będzie dziś, przekonamy się już za kilka chwil. Bilans bramkowy również korzystny dla Górnika, 86 do 44. Przed nami z półtora godziny wielkich piłkarskich emocji. Ja w imieniu zarządu, w imieniu zawodników obydwu klubów życzę wszystkim zgromadzonym na trybunach przy ulicy Roosevelta wielu, wielu sportowych emocji. Apelując i prosząc o sportowy i kulturalny dokument prewencyjny dla stadionu zabrzańskiego Górnika.
Thank you.
Thank you.
tak nie bić albo nie bić albo. Lolololol. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Dalej! Dalej!
Emocji w eterze. Piłkarska Ekstraklasa na antenie programu pierwszego Polskiego Radia.